Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na denko z moimi strasznymi niestety paznokciami, ale lakier jest nietrwały po sprzątaniu, więc postaram się jakoś kryć te pazurki. Dzisiaj produkty zużyte w sierpniu. I pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, jest maska. To jest najnowsza maska z Avonu, kupiłam ją w Focusie. Czyszcząca wągry. W środku, jak widzicie, jest taki czarny płat i dużo płynu jest w środku. I jak nałożymy ten płat, chociaż on mi się szczerze mówiąc nie do końca podobał, bo był źle wycięty, i jak nakładałam go na twarz, to mi zasłaniał górną wargę. Tutaj macie oczywiście skład i też właśnie trzeba umyć, oczyścić twarz, nałożyć to na maksymalnie 20 minut i potem spłukać dobrze. To się tak niesamowicie mocno pieniło, że niestety nawchodziło mi troszkę do oczu i troszkę mnie te oczka szczypały, ale całkiem dobrze mi oczyściło skórę pod tym względem, że jakby wągrów mam tyle samo, bo one nie są tak na wierzchu do wyciśnięcia, tylko bardziej są w środku. Więc będę chyba chciała spróbować olejowania skóry, w sensie rozpuszczania wazeliną. Widziałam taki trend na YouTubie. Natomiast tak, wągrów mi nie usunęło jakby, natomiast przyjemnie, bardzo przyjemnie usunął mi sebum. Także ciekawa, uważam, maseczka. Jeśli ktoś chce się pobawić, to polecam. Natomiast ja już raczej do niej nie wrócę, bo no po prostu nie ma zapotrzebowania. Pachnie jak męski żel do golenia, jakiś taki lekko cytrusowy, ale męski. Zużyłam także taki micelarny płyn do demakijażu. Już go miałam ze 2 lata, postanowiłam zużyć i kupić nowy. Sprawdzał mi się dobrze, dobrze czyścił. Nawet taki mocniejszy tusz. No wiadomo, jak się trochę dostało do oka, to odrobinkiem mnie szczypało, ale może z tego względu, że po prostu już był przeterminowany, bo ważność to jest 12 miesięcy, zobaczcie. Przy okazji macie skład. Myślę, że bardzo chętnie będę kupować takie duże płyny, bo są mega wydajne, wystarczą na długo. Także super, polecam. Następna rzecz to jest taka aksamitna kuracja do mycia ciała. To jest niby żel do kąpieli pod prysznic z białego jelenia, ale powiem wam, że dla mnie to był kosmetyk do golenia nóg. I jak używałam właśnie tego, to po prostu nic mnie nie piekło, nie swędziało, nie miałam aż takich krostek. Oczywiście jak się przeterminowało, to też trochę straciło na działaniu, ale to jest mój ulubieniec do golenia, także bardzo chętnie wrócę, na pewno zakupię. Kolejny produkt to jest żel oliwkowy do czyszczenia skóry. Cera sucha i normalna. Mnie się teraz znowu skóra przetłuszcza, odkąd zaczęłam pić więcej wody i nie mam już tak mocno odwodnionej skóry. Z sebum sobie jakoś bardzo mocno nie radzi. Natomiast ja używałam tego w ten sposób, że najpierw na suchą skórę nakładałam ten żel, chwilkę czekałam i dopiero potem spłukiwałam i to mi dawało dobry efekt, skóra była całkiem nieźle oczyszczona. Oczywiście jeśli używacie jakiegoś toniku, to się sprawdzi do cery mieszanej z tłustą. Jeśli macie na przykład skórę tłustą i normalną lub tłustą i suchą. Kolejny produkt jest to krem. I jest to krem Avon Care z jaśminem. Mocno naperfumowany, długo czuć zapach. Dobrze nawilżał skórę i też bardzo, bardzo ładnie taką warstwę ochronną też tworzył. Myślę, że kiedyś wrócę do niego, aczkolwiek na razie nie chcę używać kremów o takich mocnych, perfumowanych zapachach, więc go odstawiam. A propos, też tęsknicie za kremem
z wodą różaną z Avonu, bo ja bardzo. Zużyłam także, akurat ostatniego sierpnia, zużyłam pastę Colgate Max White. I co mnie zaciekawiło w tej paście, co mnie bardzo zaskoczyło, zobaczcie, tu jest jeszcze odrobinka, że to jest prawie przez taki półprzezroczysty żel. Praktycznie nie ma jakiegoś mocnego smaku miętowego. Tak jak to się zazwyczaj zdarza w tych. Pojemność jest to 125 ml, wystarczyło mi to na rok. Akurat 12 miesięcy jest przydatności, więc dobrze myło. Pasta spełnia swoje zadanie. Tutaj niby jest napisane, że jest jakiś żel miętowy, aczkolwiek ja jakoś bardzo mocnego smaku mięty nie czułam. Ten smak mięty był delikatny. Przyjemnie się korzystało, także kto wie, może kiedyś wrócę. Na razie mam pastę z ziaj. Dzisiaj otworzyłam. Zużyłam także takie mydełko naturalne, akurat do prania. Tradycyjnie to jest akurat zapach oliwki z ogórkiem i powiem wam szczerze, że te mydełka wszystkie mają takie wady, że po prostu śmierdzą na rękach w kontakcie z wodą. Tu jest skład, no niestety składu tu nie widzę. A jest skład, ale prawie zobaczcie. Widzicie, na samym końcu nie widać prawie tego składu. Kurczę, jeszcze mi wypadło. No trudno, to się zdarza. Spróbujemy jeszcze raz. Mydło pachniało przyjemnie, ubrania po nim też pachniały przyjemnie, więc chętnie będę wracać do tych produktów. Wyrzucam mój podkład, który miałam od studniówki, czyli ponad rok, będzie rok i 7 miesięcy, czy 8, jakoś tak. Jak widzicie, ja bardzo mało korzystam z podkładów, zazwyczaj kupuję próbki. Ten podkład był bardzo dobry, to jest akurat Revers i naprawdę jest to całkiem dobra firma, jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, typu na przykład mam puder, mam korektor i jestem bardzo z niego zadowolona. Również byłam bardzo zadowolona z tego podkładu, natomiast kolor był troszeczkę dla mnie za ciemny. Ale pięknie się wtapiał w skórę, chociaż moja szyja blada była widoczna. To z korektorem bardzo ładnie współgrał i na opalonej buzi już był ideolo. Niestety się przeterminował i troszeczkę skóra mnie zaczęła po nim swędzić, ale krył dobrze, więc myślę, że chętnie kiedyś wrócę. Jeżeli będę się więcej malować, to bardzo chętnie wrócę. Taki sam niestety los spotyka tą maskarę Winged Out z Avon True. I ta maskara bardzo pięknie wydłużała rzęsy. Niestety już zaczęła śmierdzieć po prostu. Więc zdecydowałam, że ją wyrzucę. Pięknie wydłużała rzęsy. Były one rozdzielone. Miałam ją. Czy ja ją kupiłam w zeszłym roku? Więc miałam ją więcej niż 3 miesiące otwarte, na pewno przydatność to jest 3 miesiące. Chętnie wrócę do tej maskary, chociaż na razie mam jeszcze 2 tusze otwarte i jeszcze jeden kolorowy. Zużyłam mój ukochany balsam do ust z olejkiem kokosowym. Nawilża mi z tej serii zdecydowanie najlepiej usta. Tutaj macie skład oczywiście. Bardzo przyjemnie pachnie. Tak wygląda w środku. Przede wszystkim pięknie pachnie. Słodko smakuje. Świetnie właśnie nawilża usta. Usta są takie właśnie miękkie, przyjemne. I też nie ma takiego problemu, że są jakieś mega spierzchnięte. Ja właśnie jak wysuszę sobie na przykład... na wietrze usta, to właśnie smaruję takim balsamem i jest ok. Tutaj mam próbeczkę, którą już mam po raz drugi. I to jest próbka tego jednego z nowszych kremów z witaminą D. Skóra jest po nim mięciutka, delikatna. Przyjemny bardzo krem.
Może kiedyś go kupię w pełnej wersji, ale nie obiecuję sobie. Tutaj mam dwie próbki z Distillery Sleep Potion, czyli taki krem na noc, eliksir na noc. I tutaj jeszcze mam taki oczyszczający olejek, regenerujący, coś takiego do skóry. I tego olejku wystarczy spokojnie na 3-4 razy. Ten olejek jest bardzo rzadki. O, pewnie tego nie widzieliście. Mega rzadki. Taki właśnie lekki ten olejek. I skóra po tych kosmetykach jest przyjemna, ale niestety one są dosyć drogie, więc ja na razie kupuję tylko próbki zamiast pełnych wersji. Jeśli będą w dobrej promocji, to chętnie myślę, że kupię pełną wersję. Przynajmniej tego kremu Sleep Potion właśnie, bo spodobał mi się efekt. Natomiast tutaj mam próbkę takiego liftingującego, że zużyłam go akurat tą część na górną powiekę, tą część na dolną jeszcze mam. Z tego względu, że ta część jest żelowa, gorzej pachnie i nie przepadam za nią, chciałam się jej po prostu pozbyć. Natomiast na dolną powiekę działa tak samo, że też tak skóra jest lekko napięta i całkiem przyjemna w dotyku, więc spoko. Zużyłam też próbeczkę najnowszego podkładu z serum. Tu kurczę, widać trochę kolor. No coś niby widać. To jest odcień Light Ivory. I przede wszystkim ten podkład jest rzadki. Co zauważyłam, jest dosyć rzadki. Przyjemnie pachnie, specyficznie, nie tak jak takie podkłady jak ten. Bo czuć tutaj czuć, że jest podkład, a to pachnie tak jakby lekko jakoś, nie wiem, kwiaty z jakimiś cytrusami. Nie bardzo umiem opisać, ale pachnie no całkiem dosyć tak mocno i specyficznie. Tu jest SPF 30, więc spokojnie na słońce powinien się nadać. I teraz tak. Jeśli chodzi o krycie, w tej próbce wystarczy podkładu na dwa użycia. Natomiast po jednym nałożeniu jednej warstwy to krycie jest dosyć słabe, po drugie jest intensywniejsze. Czyli tak naprawdę, jeśli chcecie intensywne krycie, ta próbka wystarczy na raz. I czuć, że jest taka pielęgnacja tego serum. Czy coś tu będzie lecieć jeszcze? Chciałam wam pokazać, jak wygląda ten podkład. O, akurat coś, zobaczcie, akurat coś wyleciało, widzicie? Tutaj w kamerze to wygląda trochę jaśniej, natomiast to jest taki lekki beż. To jest lekki taki beżowy kolor, neutralny. To nie jest naprawdę takie jasne, jak widzicie to w kamerze, bo ja wiem, że fatalnie widać w kamerze. Ale to jest taki jasny właśnie beż. Nie jest on jakiś ciemny na mojej opaleniźnie. Opalenizny też niestety nie widać. Do bladych cer będzie jak znalazł, do lekko opalonych też powinien być ok. Natomiast po zmyciu go jakby, no wiadomo, serum się zmywa, więc to, co jest napisane w katalogu, to chyba nie jest tak, że pielęgnuje nawet po makijażu, tak? Czy coś takiego było, była coś takiego w katalogu napisane? Ja to czuję jaśmin. Nie wiem, czuję jakieś kwiaty, cytrusy. Trochę to jest podobne do tego, albo do tej kremu. Do jakiegoś kremu to jest podobne. Ale mega, mega dziwny zapach jak na podkład. I zobaczcie, on się tak trochę wtapia w skórę. Także całkiem przyjemny. Może go kiedyś kupię, aczkolwiek ten mocny, za mocny zapach po prostu kwiatowy. Ja nie jestem do tego przyzwyczajona, więc no naprawdę nie wiem, czy wrócę. Tutaj mam zużytą jeszcze taką próbkę Rejuvenating Nude. Nie wiem, jak to się czyta, przepraszam. Tu jest ta próbka Admire. To jest oczywiście serum. Ta próbka, szminka z serum Luxe.
I świetnie, nawilża usta, są dosyć przyjemne i kolor też jest piękny, delikatny, nie jakiś nachalny, więc na pewno zamówię pełną wersję tego. A ta próbka jest to Admire z Matte Legend i próbka jest... Pomadka jest bardzo taka lekka. Osobiście ten kolor przypomina mi Hot Plum z Avonu. Także jeżeli lubicie takie kolory, to bardzo polecam. Całkiem trwała, aczkolwiek zjada się przy jedzeniu. Leciutka, mega lekka. Także jeżeli lubicie takie bardzo lekkie szminki, to polecam. I ostatnią rzeczą tutaj jest próbka Oriflame Dare to Shine. I to był taki zapach ciepły. Powiedziałabym, że kobiecy. Lekko taki kwiatowo-słodkawy. Nie wiem, jakie tam są nuty zapachowe, ale na pewno zapach taki całkiem ładny i przede wszystkim nienachalny. Nie jest duszący. No i też bardzo trwały oczywiście jest, bo te dobre kilka godzin zapach był dosyć mocno wyczuwalny. Także, znaczy do tego zapachu pewnie raczej nie wrócę, bo mam jeszcze sporo próbek, więc na razie ich po prostu już nie będę jakoś bardzo zamawiać. Natomiast myślę, że może kiedyś dałabym szansę temu zapachowi w większej wersji. I teraz tak, z tych produktów jest to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Chociaż jak patrzę na te straszne paznokcie, to może je schowam. Zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze, a ja idę zniknąć magicznie te zużyte opakowania. Oczywiście ekologicznie. I oczywiście, jeżeli nie chcecie pominąć żadnych moich filmików takich kosmetycznych, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!